Rozdział osiemnasty. Ale w małym miasteczku owego cichego sobotniego wieczoru nikomu nie było wesoło. Harperowie i ciotka Poli, pogrążeni we łzach i smutku, przywdziali żałobę. Niezwykła cisza zaległa miasteczko, chociaż po prawdzie nigdy nie można było nazwać go gwarnym. Mieszkańcy załatwiali swoje sprawy z jakimś roztargnieniem, półsłówkami, często przy tym wzdychając. Wolne od nauki popołudnie wcale nie cieszyło dzieci. Zabawy jakoś im nie szły i szybko ustały. Późnym popołudniem na opustoszałym dziedzińcu szkolnym pozostała tylko Becky Thatcher. Nic nie mogło jej pocieszyć. — Ach, gdybym miała chociaż tę miedzianą gałkę — mówiła do siebie. — Nic mi nie zostało na pamiątkę po nim — przełknęła łzy, potem przystanęła i powiedziała. — Tak, to było tutaj. Ach, gdyby wróciła ta chwila. Już nigdy bym tak nie powiedziała. Ale on nie żyje i nigdy, nigdy, nigdy już go nie zobaczę. Ta myśl całkiem ją załamała i odeszła, zalewając się łzami. Pojawiła się gromada chłopców i dziewcząt, towarzyszy zabaw Tomka i Joego. Przystanęli, zaglądali przez sztachety i z szacunkiem mówili, co Tomek robił, kiedy go widzieli po raz ostatni. I jak to Joe wypowiedział kilka na pozór nic nieznaczących słów, choć teraz okazało się, że były to straszliwe prorocze słowa. Każdy z nich dokładnie pokazywał miejsce, gdzie stali wówczas zaginieni chłopcy i dodawał komentarze w stylu. Ja stałem właśnie tu, gdzie teraz, a on stał tam, gdzie ty, tak blisko mnie i uśmiechnął się. A mnie wtedy przeszedł jakiś dreszcz. Wiesz, coś takiego strasznego. Nie wiedziałem, co to może znaczyć. Ale teraz już wiem. Potem zaczął się spór, kto ostatni widział ich żywych. Nie jeden chciał sobie przywłaszczyć ten smutny zaszczyt. I przedstawiał mniej lub więcej zmyślone dowody i fałszywych świadków. A gdy wreszcie ustalono, kto naprawdę ostatni widział zmarłych i ostatni z nimi rozmawiał, wówczas na szczęśliwych zwycięzców spłynęło coś w rodzaju świętego dostojeństwa. Spoglądano na nich z podziwem i zazdroszczono im sławy. Jakiś chłopczyna, nie mając żadnego innego tytułu do wielkości, oświadczył z nieukrywaną dumą Tomek Sawyer zbił mnie kiedyś, ale nie zdobył tym sławy. Większość chłopców mogła poszczycić się tym samym osiągnięciem, a to znacznie obniżało jego wartość. Gromadka powędrowała dalej, z nabożną czcią snując wspomnienia o zmarłych bohaterach. Nazajutrz, w niedzielę, dzwon odezwał się jakimś specjalnym, uroczystym, ponurym tonem. Dziwna cisza była w tej niedzieli, a żałobne dźwięki dzwonu harmonizowały z pokorną zadumą przyrody. Mieszkańcy miasteczka przybywali do kościoła, przystając na chwilę w przedsionku, aby poszeptać o zdarzeniu. Jednak w samym kościele szepty milkły i słychać było tylko żałobny szelest sukien kobiet. Najstarsi ludzie nie pamiętali takiego tłoku w kościele. Nastała pełna oczekiwania głęboka cisza. Weszła ciotka Poli, Sid, Mery i rodzina harperów. Wszyscy w ciężkiej żałobie. Cała gmina wraz ze starym pastorem podniosła się z szacunkiem i stała, dopóki osierocone rodziny nie usiadły w pierwszej ławce. Znowu zapadła przejmująca cisza, przerywana jedynie stłumionymi łkaniami. Rozpoczęto modlitwę. Odśpiewano wstrząsający psalm. Po czym pastor wygłosił kazanie na temat, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Pastor odmalował tak wspaniały obraz wszelakich cnót, tak chwalebne zachowanie i nadzwyczajne zdolności zaginionych chłopców, że wszyscy wierni, mając ich jeszcze świeżo w pamięci, czynili sobie gorzkie wyrzuty, iż w swej ślepocie nie dostrzegali tych ukrytych skarbów duszy i widzieli w biednych chłopcach jedynie same wady. Duchowny przypomniał kilka wzruszających zdarzeń z życia zmarłych, które świadczyły niezbicie o ich wyjątkowo łagodnych i szlachetnych charakterach. Wszyscy ujrzeli teraz bez trudu, jak wzniosłe i piękne były ich czyny, i z rozpaczą przypominali sobie, że za życia chłopców wydawały im się najgorszymi łajdactwami, godnymi porządnego lania. W miarę jak pastor rozwijał swój wzruszający opis, wszyscy wierni coraz bardziej miękli, aż wreszcie tak się rozczulili, że chórem boleściwych łkań dołączyli do płaczu rodzin zmarłych. Sam pastor dał folgę swoim uczuciom i szlochał na ambonie jak bóbr. Jakiś szmer powstał na galerii, ale nikt nie zwrócił na to uwagi. Po chwili skrzypnęły drzwi kościoła. Pastor odjął chusteczkę od zapłakanych oczu, spojrzał i skamieniał. Za jego wzrokiem podążyła najpierw jedna, potem druga para oczu, aż wreszcie wszyscy odwrócili się i z osłupieniem patrzyli na trzech nieboszczyków w najlepsze maszerujących gęsiego środkiem kościoła. Na czele kroczył Tomek, drugi szedł Joe. A za nimi chyłkiem podążał zmieszany Hak, plącząc się w swoich łachmanach. Ukryci na nieużywanej galerii, chłopcy wysłuchali własnej mowy pogrzebowej. Ciotka Poli, Mery i Harperowie rzucili się na cudem im przywrócone dzieci, zasypując ich całą lawiną pocałunków i dziękując Bogu za ich ocalenie. Biedny Hak stał tymczasem z boku zakłopotany, nie wiedząc co z sobą począć i gdzie się ukryć przed tyloma ludźmi, z których nikt go nie witał. Wahał się, wreszcie zrobił nieśmiałą próbę, by się wymknąć, lecz Tomek uniemożliwił mu ucieczkę. Ciociu, to nieładnie! powiedział. Ktoś musi się ucieszyć na widok haka. Tomku, kochanie, ależ oczywiście, bardzo się cieszę, że widzę tego biednego sierotkę. Nic nie mogło bardziej zmieszać haka niż czułości, jakimi obsypała go ciotka poli. Nagle rozległ się potężny głos duchownego. Chwała panu, od którego płynie wszelkie błogosławieństwo! Śpiewajcie z całego serca! I śpiewali. Triumfalny hymn zagrzmiał z całą mocą, aż zatrzęsło się sklepienie kościoła. W tym czasie pirat Tomasz Sojer wodził dumnym wzrokiem po zielonej zazdrości młodzieży i mówił sobie w duchu, że to najwspanialsza chwila w jego życiu gdy wystrychnięci nadudków mieszkańcy tłumnie wychodzili z kościoła, każdy twierdził, że chętnie jeszcze raz dałby się tak wywieźć w pole, byle znowu usłyszeć ten hymn w tak cudownym wykonaniu. Tomek otrzymał tego dnia tyle szturchańców i całusów, w zależności od nastroju ciotki, ile dostawał przedtem w ciągu całego roku. Sam już nie wiedział, co z tego zestawu lepiej wyraża jej miłość do niego i wdzięczność wobec Boga.